Jeżeli popatrzymy jednostkowo na poszczególne przedsięwzięcia, oczywiście to nie są pieniądze wielkie dla poszczególnych parafii, czy dla poszczególnych właścicieli zabytków, wspólnot mieszkaniowych, czy też prywatnych właścicieli, ale skala ogólnego wsparcia dla województwa polskiego 1 200 000, to naprawdę już robi wrażenie, dlatego że to jest, tak jak pokazujemy, od 2018 roku, to jest 4-krotny wzrost. Ale też poszliśmy w takim kierunku, że umów może w porównaniu z poprzednim rokiem jest nawet mniej, ale zaczęliśmy dawać wartościowo większe umowy na poszczególne realizacje. No, dla mnie są bardzo ważne priorytety związane przede wszystkim z zabezpieczeniem dachu i zabezpieczeniem fundamentu przeciw wilgociom. Jeżeli to zrobimy w tych naszych obiektach zabytkowych, możemy myśleć o kolejnych takich przedsięwzięciach jak ambona, ołtarz, freski. Bo to jest jak gdyby coś, co pozwala nam dopiero później myśleć, kiedy już to zabezpieczymy. Jesteśmy dzisiaj tutaj w powiecie namysłowskim, jesteśmy gośćmi parafii ewangelicko-augsburskiej. Parafii, która oczywiście też nie jest liczna. To jest parafia, która zrzesza może 200 parafian, obejmuje ogromnym terenem tutaj swój obszar działania, ale są to ludzie bardzo oddani, bardzo chcą zadbać o swoje zabytki, o to miejsce, gdzie przychodzą się pomodlić, coś powspominać, o coś poprosić, więc my też jesteśmy tutaj z nimi.